Sława Panu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę być na tym miejscu, że mogę dzielić się pewnymi spostrzeżeniami z ostatnich dni, z mojego życia, może tygodni. I chciałem kontynuować to, co brat Darek też zaczął. On mówił o wolności, więc moim tematem będzie również podobny temat, bardzo związany z tym, co już było powiedziane. Chciałbym to powiedzieć, podzielić się słowem, które przyszło jak gdyby do mnie po pewnych przeżyciach mojego życia, po pewnych zmaganiach, a temat będzie, jak żyć zwycięsko wobec grzechu i starej natury. Kochani, jest powiedziane w takie słowo, że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Abyśmy żyli w tej wolności. Stójcie tedy i żyjcie w tej wolności. Apostoł Paweł mówi, Chrystus wyzwolił nas. Z czego nas Pan Jezus Chrystus wyzwolił? Chrystus wyzwolił nas, kochani, przede wszystkim z mocy grzechu i z mocy starej natury, która w każdym człowieku istnieje z chwilą, kiedy człowiek się rodzi. A więc Chrystus wyzwolił nas z mocy grzechu i z mocy starej natury. I On pragnie, abyśmy się nauczyli żyć, chodzić w tej wolności, właśnie wolności od wpływu starej natury i od wolności od grzechu. Kochani, a tak jak powiedziałem, do tematu skłoniła mnie pewne jak gdyby takie osobiste zmaganie, które przeżywałem właśnie w tej dziedzinie, kiedy odczuwałem pewne ataki. Kochani, do dziś nie mogę, myślę, że czasem, kiedy przeżywamy jakieś pokuszenia, to mówimy, no diabeł mnie skusił, tak? Mówimy, no diabeł mnie skusił. Ale Biblia, wiecie, tak ostatnio czytałem list Jakuba, powiada, że to nie diabeł nas kusi, ani nie Bóg nas kusi, ale nasze własne pożądliwości nas kuszą. Nasze własne pożądliwości. Jeżeli damy im tylko miejsce, stworzymy im przestrzeń w tym starym człowieku, jeżeli pozwolimy, aby coś się obudziło w tym naszym starym człowieku, wtedy te nasze pożądliwości nas zaczynają nęcić i zaczynają nas kusić. I dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy się troszkę przyjrzeli temu, dlatego, że kiedy modliłem się i zmagałem się, kiedy sprzeciwiałem się diabłu, jakoś nic nie pomagało. Aż do momentu, kiedy Pan Jezus, kiedy modliłem się na kolanach, Pan Jezus zaprowadził mnie do miejsca, w którym apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan w 2 rozdziale, w 20 wierszu, gdzie jest powiedziane, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie jest życiem w wierze w Jezusa Chrystusa. Kochani, kiedy do tego miejsca zostałem zaprowadzony, wtedy zrozumiałem, co naprawdę Chrystus dla mnie zrobił i w jaki sposób mam walczyć z grzechem i z pożądliwościami starej natury. Boże Słowo mówi tak, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. A więc Boże Słowo nam mówi, że ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje, czyli starego człowieka, wraz z namiętnościami i żądzami. A więc Chrystus wyzwolił nas spod mocy grzechu i mocy starej natury. Tak to jest tu napisane, że ukrzyżowane zostało nasze ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Ale kochani, zadam wam pytanie i sam sobie, czy to oznacza, że jesteśmy już wolni od wpływu grzechu i starej natury? Czy to oznacza, że jesteśmy wolni od wpływu grzechu i starej natury? Myślę, że z pewnością nie trzeba się długo zastanawiać. Każdy odpowie, że nie. Ale kochani, dobra nowina jest taka,
że możemy żyć w zwycięstwie nad grzechem i nad wpływem starej natury. Możemy żyć w zwycięstwie, bo do tego zwycięstwa powołał nas Jezus Chrystus, abyśmy chodzili w zwycięstwie nad grzechem, nad starą naturą. I Boże Słowo w Galacjan 5:1 powiada: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. W jakiej wolności? Wolności przede wszystkim od grzechu, od starej natury. Stójcie więc niezachwiannie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. A w 13 wersecie czytamy: bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Czyli zostaliśmy powołani do wolności, do tego, że możemy żyć w zwycięstwie nad grzechem, nad różnego rodzaju pożądliwościami, rządzami, które kierowały naszym starym człowiekiem, bo Boże Słowo mówi, że stary człowiek to jest właśnie ten, który jest kierowany przez pożądliwości, przez rządze, które są w każdym człowieku. A więc tutaj Boże Słowo mówi, że jesteście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, czyli z tego wynika, że możemy pobłażać ciału, czyli możemy jak gdyby pozwolić na to, że jak gdyby ciało, ta stara natura będzie miała wpływ na nasze całe życie, jeżeli będziemy pobłażać. Dalej Paweł mówi w Galacjan 5:16: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Czyli jeżeli byśmy to odwrócili, jeżeli byśmy powiedzieli, jeśli według ducha nie będziemy postępować, to wtedy jest szansa, wielka szansa, że będziemy pobłażali żądzy cielesnej. I kochani, tutaj w tym fragmencie w liście do Galacjan w 5 rozdziale, gdzie czytałem o 13 wierszu, aby nie pobłażać ciału, jest powiedziane w 15 w następnych wersetach: jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Tutaj jest przykład tego, że można dopuścić głos starej natury, aby przejawiała się przez nasze życie. I chciałbym właśnie, abyśmy się temu bliżej przyjrzeli. Kochani, to czy pobłażamy naszej starej naturze, czy nie, to jest po prostu decyzja każdego z nas. Czy poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego, czy raczej zaczynamy oddawać ster naszego życia w ręce naszych pożądliwości, ulegając woli ciała i zmysłów, jak jest powiedziane. I jest to właśnie wtedy niebezpieczeństwo, że możemy powrócić do życia starego człowieka, który się kieruje pożądliwościami ciała, pożądliwościami oczu i pychą życia, bo to jest właśnie to, co charakteryzuje starego człowieka. Ale Paweł mówi, że oręż, którym walczymy, jest duchowy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc tutaj jest powiedziane, że mamy oręż, że walczymy, że toczymy bój, że coś w nas ciągle przeciwko nam powstaje i chce nas jak gdyby sprowadzić do życia według tego życia, jakie było jeszcze zanim poznaliśmy Chrystusa. Ale Paweł powiada, że mamy potężny oręż, którym zwyciężamy grzech i starą naturę. I kochani, niektórzy ulegając grzechowi czy rządzom starej natury popadają w pewnego rodzaju depresję albo zaczynają demonizować i widzą we wszystkich tych sprawach demony. I modlą się na przykład o uwolnienie, tak? Bo na przykład w czymś tam upadł, więc twierdzi, że to sprawa demoniczna. Ale nie znają oni
tego, że jest potężny oręż, którym zwyciężamy. Może łatwiej jest gdzieś iść i prosić o modlitwę, żeby się ktoś o mnie modlił, żebym był wolny od, załóżmy, jakichś rzeczy starego człowieka, niż żeby samemu skorzystać z oręża, który został każdemu wierzącemu dany. I właśnie dzisiaj o tym chciałem mówić, że każdemu z nas jest dany potężny oręż i chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli się na ten oręż. Ale zanim przejdziemy do tego orężu, przyjrzyjmy się najpierw staremu człowiekowi. Stary człowiek i później nowy człowiek. Stary człowiek i nowy człowiek. Boże Słowo mówi, że stary człowiek, inaczej człowiek upadły, który rodzi się, który jest cieleśnie, który człowiek się rodzi, już jest powiedziane, urodzony w grzechu. Mamy starą naturę, grzeszną naturę. Możemy patrzeć na małe dziecko, które tylko myśli o sobie, jest bardzo egoistyczne. I takim jest człowiek. Rodzi się z grzechem, ze starą naturą, skłonną do zaspokajania pożądliwości. I takim człowiekiem, takiego człowieka prowadzą grzeszne pożądliwości i żądze. Może przeczytam z listu do Efezjan z 2 rozdziału. Tam jest charakterystyka starego człowieka. Jest tam powiedziane o tym, kim jest ten stary człowiek. I chciałbym to poselstwo dzisiaj skierować dla osób, które jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób uwolnić się od grzechu, od mocy grzechu, od wpływu starej natury, które jeszcze nigdy nie ukrzyżowały, tak Boże Słowo, jak czytaliśmy, nie ukrzyżowali właśnie starego człowieka, tej pożądliwości starego człowieka, ale również do tych, którzy już są własnością Pana, ale zmagają się nieraz i nie wiedzą, w jaki sposób korzystać z oręża, które Bóg nam dał. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w czym? W pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. A więc człowiek, który nie spotkał Boga, który nie spotkał się z Chrystusem na krzyżu, nie utożsamił się z tym, co Chrystus zrobił, żyje w pożądliwościach ciała, ulegając woli ciała i zmysłów. A więc zmysły i wola ciała jest tym, co powoduje, że człowiek ulega i czyni to, czego może nie chce, ale czyni. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc to jest taka krótka charakterystyka człowieka żyjącego w grzechu, nieodrodzonego, który jest pod wpływem grzechu. Ale w jaki sposób Bóg rozwiązał problem grzechu naszej właśnie starej, grzesznej natury. I tu właśnie chciałbym przejść, abyśmy popatrzyli się, w jaki sposób Bóg z tego starego człowieka czyni nowego człowieka. W jaki sposób Bóg wykorzenił, czy złamał moc grzechu, że człowiek nie musi być niewolnikiem grzechu, ale może być wolny. Może mieć moc, może mieć wpływ na wszelką decyzję. Nie musi być kierowany rządzami, pożądliwościami, które kierują człowieka, ale może być prowadzony przez Ducha Świętego. W jaki sposób to Bóg uczynił? I dzisiaj właśnie chciałbym, abyśmy popatrzyli na to w sposób bardzo wyraźny, dlatego że to jest centralne przesłanie Ewangelii. I czytamy o tym liście do Rzymian w 6 rozdziale, 6 wierszu. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim. O kim tu mowa? O Chrystusie. Wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jedynym sposobem na to, aby grzech, problem grzechu i starej natury
był rozwiązany, był pokonany, żebyśmy mieli, my panowali nad pokusami, nad powabami tego świata, nad grzechem. Jedyny sposób na to, w jaki sposób Bóg to rozwiązał, było uśmiercenie naszego starego człowieka. Uśmiercenie. Jest powiedziane tutaj tak to dobitnie, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, wręcz unicestwione. Kochani, śmierć naszej natury, czyli unicestwienie. Nie jakaś poprawa, ale nowonarodzenie, ożywienie w Chrystusie. Śmierć w Chrystusie Jezusie. Kochani, grzech przyszedł z drzewa na wskutek nieposłuszeństwa pierwszego Adama, ale na wskutek posłuszeństwa drugiego Adama, Jezusa Chrystusa, grzech został zaniesiony z powrotem tam, skąd przyszedł, a więc na drzewo. Tam został przybity i tam został pokonany. Amen. Tam została pokonana moc grzechu i grzech nad nami już nie może panować. Nad tymi, którzy wierzą, którzy oddali swoje życie całkowicie wiarą, uchwycili się dzieła Jezusa Chrystusa. Grzech nie może nad nami panować. Ale kochani, Jezus nie tylko niósł grzechy na krzyż. On tam zaniósł naszego starego człowieka. Pamiętajmy o tym. Jezus nie tylko zaniósł grzech na krzyż. Tak jak czytamy, że wespół z Nim został ukrzyżowany. Nasz stary człowiek wespół z Jezusem Chrystusem na krzyżu został ukrzyżowany nasz stary człowiek, ten skłonny do grzeszenia, naszą starą naturę. I przez upamiętanie zostaliśmy, przez wiarę upamiętali, zostaliśmy ożywieni. Inne tłumaczenie odnośnie tego, co Chrystus zrobił na krzyżu, w tłumaczeniu w Słowo Życia jest powiedziane, ten szósty wiersz. Wasze dawne złe pragnienia zostały wraz z Jezusem przybite do krzyża. Ta cząstka waszej istoty, która jest skłonna do grzechu, otrzymała śmiertelny cios. Dzięki temu wasze ciało ulegające grzechowi zostało uwolnione spod jego panowania i nie musi już pozostawać w jego niewoli. A więc, kochani, na krzyżu grzech został pokonany raz na zawsze. Grzech został pokonany raz na zawsze. Czy się zgadzacie z tym? Inaczej Pan Jezus by musiał wielokrotnie umierać. Gdyby nie było pokonany grzech, gdyby moc grzechu nie została pokonana całej ludzkości, Pan Jezus by musiał ponownie umierać. On umarł raz na zawsze, doskonale, za wszystkie grzechy, raz na zawsze. Grzech, moc grzechu została pokonana. I również moc naszej starej natury została pokonana. W jaki sposób? Została uśmiercona nasza stara natura wraz z Chrystusem. Ale w jaki sposób to się dzieje w nas, w naszym życiu? Jak my to mamy, jak my mamy korzystać z tego? Zwiastowanie Ewangelii, kochani, bez krzyża Jezusa nigdy nie rozwiąże sprawy grzechu grzesznika. I dlatego krzyż i śmierć na nim, naszego Pana Jezusa, to centralny punkt w Ewangelii i w listach. Gdziekolwiek Paweł powiada, biada mi, jeśli miałbym o czymś innym mówić niż o krzyżu mojego Pana Jezusa Chrystusa. Biada mi, biada mi. Zatem, kochani, przejdźmy do, w jaki sposób możemy korzystać z tego faktu, że z Chrystusem zostałem ukrzyżowany, więc jak gdyby ta natura grzeszna, skłonna do grzeszenia dostała śmiertelny cios i już nie muszę być pod wpływem żądzy tej natury, dlatego że jej moc osłabła, została uśmiercona. Wraz z Chrystusem, jak to się dzieje, że możemy żyć zwycięsko, zwycięsko? Kochani, Boże Słowo właśnie mówi nam w liście do Rzymian w 6 rozdziale,
że powinniśmy poprzez wiarę identyfikować się z Panem naszym Jezusem Chrystusem, że On nas tam zabrał. On zabrał naszą starą naturę, nasze wszystkie grzechy i powinniśmy utożsamiać się z tym, co Chrystus zrobił, że to On nie tam był sam, ale ja tam byłem również z moim grzechem na krzyżu. Ja byłem razem z Chrystusem na krzyżu. Ten mój stary człowiek, ten grzech był razem z Chrystusem na krzyżu, bo przecież Pan Jezus nie umierał za swoje grzechy, ale On umierał i niósł moje grzechy. I niósł starego mojego człowieka, nie swojego. On nie miał żadnego starego człowieka, nie miał żadnego grzechu. I dlatego On poniósł mnie tam na krzyż, tego starego człowieka, abym mógł żyć nowym życiem. Dlatego jest tutaj powiedziane w dalszej części tego listu do Rzymian w 6 rozdziale, od 10 może. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. A więc umarł raz na zawsze. Rozprawił się z grzechem raz na zawsze. Tylko od nas teraz zależy, w jaki sposób my korzystamy z tego, co Chrystus dla nas zrobił. I dlatego 11 werset mówi, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Kochani, tak bardzo to jest dobitne to słowo. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Kochani, powiedziałem utożsamianie się z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Może to powiem w sposób taki bardziej obrazowy, dlatego że potrzebujemy mieć jakiegoś przykładu. Kochani, znamy historię narodu izraelskiego, kiedy naród izraelski miał różne fazy w swoim życiu, ale większość to wiemy o tym, że to byli niewierni, nie wierzyli Bogu albo narzekali. I w pewnym momencie, kiedy narzekali na mannę, Bóg zesłał na nich węże. I z konsekwencji tego zostali urządleni, mieli w sobie jad. Czyli mieli w sobie śmierć. I kochani, jedynym rozwiązaniem na ten jad, czyli na grzech, mówimy to obrazowo, było patrzenie na węża miedzianego. Wtedy jad żmii został, co zrobione? Zniwelowany. Było to takie antidotum na właśnie na ten jad. Nie było innego sposobu na to, żeby pozbyć się jadu, jak tylko popatrzenie na krzyż, na węża miedzianego. To był jedyny sposób, żeby osłabła moc jadu, żeby wręcz została całkowicie zniwelowana. I kochani, tak samo jest dzisiaj. Jedna z pieśni w śpiewniku Pielgrzyma, w pieśni numer 187, powiada tak, kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. To jest właśnie ten nawiązanie do tego, co się stało na pustyni wtedy, kiedy naród izraelski szedł. A trzecia zwrotka mówi, ni modły gorliwe, ni rzewny twój płacz, nie, wniosą w ojcowski cię dom, krew pańska zbawienie zjednała ci, bacz, krew koniec położy twym łzom. Choćbyś nie wiem, ile płakał, ile łez wylał. Dopóki my nie spojrzymy na krzyż, na krew, na to, co się dokonało na krzyżu, nic nam nie pomoże. Możemy przepłakać całe życie, ale nic nam nie pomoże. Potrzebujemy wiarą, okiem wiary spojrzeć na to, na dzieło krzyża, na to, co Pan Jezus dla nas zrobił. I tak samo, i to dotyczy sytuacji, kiedy jeszcze w ogóle nie poznałem Boga, nie wiem, w jaki sposób się uwolnić. Ale tak samo, kiedy
upadnę w grzech, kiedy coś się stanie, to jest również taka sama historia. Powinienem popatrzeć szybko na krzyż, popatrzeć się na to, co tam zostało dokonane i skorzystać z tego uwolnienia, które zostało dokonane na krzyżu. I kochani, Boże Słowo czytamy w Bożym Słowie, że tak musi być wywyższony Chrystus na krzyżu, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. I jego śmierć, Chrystusa śmierć sprawia, że jad grzechu zostaje unicestwiony. Czyli, kochani, dzieło Chrystusa na krzyżu jest największym dziełem w Ewangelii. Jest to największą rzeczą, jaką możemy przeczytać w Ewangelii, jaką możemy wziąć dla siebie. Dzieło Chrystusa Jezusa na krzyżu, Jego śmierć. To, co On uczynił dla nas na krzyżu. Że On tam poniósł nasze grzechy po to, abyśmy zostali uwolnieni, aby ten jad grzechu nie miał mocy. Nie ma innej możliwości, żeby pozbyć się tej pożądliwości grzechu, jak właśnie spojrzenie wiarą na krzyż, na tego, który się rozprawił. Ale kochani, to nie jest jak gdyby całe przesłanie z tego wiersza, dlatego że jest powiedziane, że uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a to nie koniec. Nie trzeba być tylko umarłym, bo jeżeli ja pozostaję umarłym, no to ja nie jestem do niczego przydatny. Muszę powstać do życia. Tak jak Paweł powiada, co by było, gdyby Paweł powiadał w Galacjan 2:20, z Chrystusem jestem ukrzyżowany i nic więcej. Nie, on powiedział, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie jest życiem w wierze. I tutaj w tym wierszu czytamy, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. A za żyjących dla Boga. Mamy konkretne przesłanie. Jeśli umieram przez wiarę dla grzechu, powinienem powstać do życia dla Boga, dla Jego Królestwa. I kochani, idąc dalej, apostoł Paweł mówi tak, że dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja jestem ukrzyżowany dla świata. Tak na nowo to zrozumiałem, kiedy tak się zastanowiłem, co znaczy to słowo. Że dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja jestem ukrzyżowany dla świata. Czyli dla Pawła, Paweł mówi, że świat jest ukrzyżowany. Czyli on nie ma nic mu do zaoferowania, ten świat. Nic. Dla niego świat jest ukrzyżowany. A również ja nie mam nic do zaoferowania dla tego świata, w sensie, żeby iść razem z tym światem ręka w rękę. Umarły nie zajmuje się światem, a świat nie interesuje się umarłym. Zgadza się? Świat nie interesuje się umarłym. Dzisiaj za niedługo będziemy świętować, czy może nie świętować, ale wspominać właśnie umarłych. Ale kochani, świat nie interesuje się umarłymi. Tak naprawdę to tylko raz w roku. Może. Ale świat nie interesuje się umarłymi. I świat i umarły nie zajmuje się światem. Umarły dla świata nie zajmuje się światem. Dlatego Boże Słowo mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pycha, pożądliwość oczu i pycha życia nie są z Ojca, ale są z tego świata. I to przemija, świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. I Paweł powiada, to mnie nie interesuje, ale interesuje mnie życie dla Boga i Jego woli. Życie dla Boga i Jego woli. I Rzymian 6 rozdział 16-22 jest powiedziane tak. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. A więc, kochani, apostoł Paweł mówi, że moim celem teraz jest służba dla Boga, oddanie samego siebie dla Boga, aby pozostały czas poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, jak mówi Piotr, lecz woli Bożej. I teraz, kochani, jako nowonarodzone dzieci mamy wybór, aby służyć Jemu lub nie. Mamy wybór. Kiedyś byliśmy prowadzeni jeszcze w starym życiu przez nasze żądze i pożądliwości, a teraz mamy wybór. Mogę wybierać każdego dnia. Apostoł Paweł mówi, ja codziennie umieram. Ja codziennie dokonuję wyboru, że umieram dla tego świata, umieram dla starej natury. Codziennie identyfikuję się z tym, co Chrystus dla mnie zrobił. I kiedy przychodzi pokusa do naszego życia, powinniśmy powiedzieć, czy kiedy przychodzi jakaś żądza, jakaś pożądliwość, gdzieś pozwalamy, żeby gdzieś w naszych myślach pojawiło się coś takiego, powinniśmy powiedzieć, gdzie jest jej miejsce. Pokazać na krzyż i powiedzieć, tam jest twoje miejsce, tam zostałaś ukrzyżowana. I uwierzcie mi, że moc tej pożądliwości zniknie. Jeżeli pokażemy, gdzie jest jej miejsce, tam na krzyżu, tam jest twoje miejsce, tam zostałaś raz na zawsze pokonana, tam jest twoje miejsce, ja jestem z Chrystusem ukrzyżowany i żyję dla Chrystusa, dla Jego sprawy, dla Jego Królestwa. Powinniśmy tak zadziałać. Kiedykolwiek przychodzi jakiekolwiek pokuszenie, albo nie mówię pokuszenie, tylko mówię o kuszeni jesteśmy przez własne pożądliwości, bo czasem może być tak, że właśnie gdzieś stworzymy jakąś przestrzeń dla naszych żądz. I będę o tym mówił. Taką przestrzeń stworzył Dawid, gdy zamiast udać się na wojnę, po prostu otworzył furtkę. I diabeł to wykorzystał, dlatego że nie był zaangażowany w służbę pańską, ale po prostu otworzył jak gdyby furtkę dla starego człowieka. Dla starego człowieka. I diabeł to wykorzystał. I wiemy wszyscy, jak się to zakończyło. A więc, kochani, można pobłażać ciału. Jest powiedziane, pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Można pobłażać ciału, ale kochani, my jesteśmy powołani do tego, aby żyć życiem zwycięskim, abyśmy nie pobłażali ciału. I właśnie życiem zwycięskim to jest przede wszystkim utożsamianie się każdego dnia z Chrystusem. Paweł powiada, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Grzechu, ty stary człowieku, który chciałbyś ożyć we mnie, tam jest twoje miejsce na krzyżu. Tam jest twoje miejsce. Tam raz na zawsze Chrystus cię pokonał. Gdy będziemy wskazywać na Chrystusa i to, co się stało z nami w Nim, że jesteśmy, że to przecież On zabrał nasz grzech i te wszystkie złe rzeczy On zabrał, abyśmy nie musieli dalej żyć pod panowaniem tego grzechu, pod panowaniem tych żądz. Abyśmy się nie musieli męczyć i ledwo wlec się. Ale żebyśmy mogli korzystać z tego zwycięstwa, więc zawsze pokazujmy, tam jest żądzo, tam jest wszelka pożądliwość i tam jest miejsce na krzyżu z Chrystusem. Chrystus już cię pokonał i tam jest miejsce dla grzechu. Powinniśmy tam pokazywać i kiedy będziemy pokazywać, to znaczy będziemy się utożsamiać każdego dnia. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Grzechu nie masz prawa nade mną panować. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest mocniejszy i to, co się dokonało na krzyżu,
czyli śmierć Chrystusa, czyli grzech został uśmiercony, została wykonana kara i grzech został osądzony. Ja nie muszę już być pod mocą grzechu, dlatego że grzech stracił moc właśnie tam na krzyżu. A więc po pierwsze utożsamianie się z Chrystusem. Tam jest miejsce na krzyżu. Tam ja jestem wraz z Chrystusem. I wraz z Nim również zmartwychwstałem do nowego życia. Kochani, ten stary mój człowiek, grzech zostaje na krzyżu, ale nowy człowiek rodzi się, zmartwychwzbudzony zostaje do życia. Nie może tam pozostać na krzyżu ten nowy człowiek. Ten nowy człowiek to nic innego jak życie w wierze Chrystusa Jezusa. Paweł powiada, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, czyli ten stary człowiek. Ale obecne moje życie to jest jakie? Życie w wierze w Jezusa Chrystusa. A więc żyję wiarą w Jezusa Chrystusa, w to, co się dokonało i jestem posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Boże Słowo mówi nam w liście do, w Judzie, żebyśmy podjęli walkę o wiarę. Albowiem wkradli się jacyś ludzie między was, którzy łaskę Pana Jezusa Chrystusa obracają w rozpustę. Po prostu żyją starym grzechem. Którzy nigdy jak gdyby nie przemienili się, nie skonfrontowali swojego życia z tym, co się stało na krzyżu. Nigdy nie zidentyfikowali, nie pozwolili, aby ich życie uległo przemianie. I jest powiedziane o tym, że to są ludzie, w 16 wierszu, przeczytajmy ten fragment, tam jest specyfika tych ludzi i właściwie ten list poświęcony jest głównie tym ludziom, aby się wystrzegać takich ludzi. Są to ludzie biadający nad swoim losem i, uwaga, kierujący się swoimi pożądliwościami. A więc ludzie, którzy nie zostali przemienieni, którzy są dowodem na to, że ich życie kierowane jest pożądliwościami, czyli są w starym życiu. To jest ten stary człowiek. I tacy ludzie są na ich zgromadzeniach, którzy biorą udział w ich ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą samych siebie i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to nam pokazuje, że kiedy widzimy takich ludzi i jak gdyby nie widzimy, żeby ci ludzie zostali w jakiś sposób powstrzymani czy osądzeni przez Boga, wtedy musimy tym bardziej trzymać się krzyża Jezusa Chrystusa, aby nie pozwolić na taką myśl, że oto ci ludzie są bezkarni, żyją sobie swoim życiem i jakoś to uchodzi im płazem. I wtedy właśnie jest atak na naszą wiarę, żebyśmy po prostu nie wkraczali na ich drogę. A więc, kochani, mamy poprzez wiarę chodzić w zwycięstwie, poprzez to, że będziemy ufać w doskonałe dzieło Chrystusa, które się dokonało z powodu mojego grzechu. Będziemy posłuszni Duchowi Świętemu. Jest Boże Słowo mówi, że według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. W Galacjan 5:16. A więc znowu, jeżeli nie chodzę według Ducha, wtedy mogę pobłażać żądzy cielesnej. A to może doprowadzić do tego, że wrócę całkowicie do starego sposobu życia. Muszę być tym, który postępuje według Ducha Świętego, który chodzi w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, który sprawia, że mogę wszelką myśl zmuszać w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. To Duch Święty właśnie, On mi daje swoje myśli, On mi przypomina, prawda, tak, Słowo Boże, przypomina mi pewne rzeczy z Bożego Słowa, ale muszę chodzić z Nim, tak jak Janusz tutaj mówił, tydzień czy dwa tygodnie temu właśnie o chodzeniu z Duchem Świętym na każdy dzień. Muszę być zaangażowany w służbę, abyśmy po prostu nie zostawili wolnego miejsca na tą starą naturę. Jeżeli mój nowy człowiek, moje nowe życie nie będzie pielęgnowane, nie będzie zaangażowane w rzeczy Królestwa Bożego, tak jak Pan Jezus powiedział o sobie, że ja muszę być w tym, co jest Ojca mego, to wtedy zacznę się kręcić wokół swoich spraw, wokół swoich potrzeb
i może zacznę właśnie gdzieś tam odkopywać tą starą naturę i pobudzać ją do zmartwychwstania. Dawid nie był zaangażowany w pewnym momencie w walce i dlatego poległ. Kochani, powinniśmy również być zaangażowani w modlitwie. Gdy popatrzymy na modlitwę pańską, to zauważymy, że pierwsze trzy zdania w modlitwie pańskiej dotyczą absolutnie Bożych rzeczy. Święć się imię Twoje, to jest priorytet. Przyjdź Królestwo Twoje, a więc szukam najpierw Królestwa Bożego i bądź wola Twoja, szukam woli Bożej. Dopiero następne elementy dotyczą naszego życia tutaj ziemskiego, naszych potrzeb. Ale kochani, popatrzmy, kiedy jesteśmy zaangażowani w modlitwie, to powinniśmy według wzoru tej modlitwy właśnie szukać Bożych rzeczy. Szukać to, do czego Pan nas powołał. Pan nas powołał właśnie dla siebie, do tego, aby szukać najpierw Jego Królestwa i szukać Jego woli Bożej. Abyśmy byli chronieni w ten sposób poprzez wybór właściwych priorytetów, abyśmy byli chronieni przed pobłażaniem ciału. Bo Boże Słowo mówi wyraźnie, że można pobłażać ciału. Można pobłażać ciału. Dlatego, kochani, utożsamianie się z Chrystusem, utożsamianie się z tym, co dla mnie zrobił, że pokonał mój grzech, moją starą naturę również. Za każdym razem pokazywanie, gdzie jest miejsce tych rzeczy, że to jest na krzyżu i wstanie do nowego życia z Jezusem Chrystusem, oddani w służbę Bogu. Chodzenie z Duchem Świętym, bycie Mu posłusznym, bycie zaangażowanym w służbę i chodzenie w wierze. To nam pozwoli, abyśmy żyli w zwycięstwie nad pokusami czy różnymi grzechami, które mają wpływ mimo wszystko, że choć jesteśmy Jego własnością, jesteśmy własnością Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale my wiemy, że to ma wpływ na nasze życie. Ale kochani, powinniśmy krzyż Jezusa Chrystusa i to chciałbym zaakcentować na sam koniec. Krzyż Jezusa Chrystusa, to co się stało, tak jak naród na pustyni wywyższył węża, tak my musimy wywyższyć to, co się, tego, który dokonał na krzyżu tak wielkie zbawienie dla nas. Powinniśmy właśnie tam szukać uwolnienia, jeżeli jeszcze czymkolwiek się zmagamy. Bo prawdziwe uwolnienie właśnie jest wtedy, kiedy my zrozumiemy, co dla nas zrobił Jezus Chrystus. Że nie musimy dłużej walczyć. Tak jak jedna pieśń mówi, Pan Zbawca mój jest zwycięzcą w moim życiu. Teraz już nie muszę sam walczyć z grzechem sam. On już wszystko dla mnie uczynił. Teraz wiem, kim jestem w Nim. Jakoś tak ta pieśń mówi. Kochani, nie muszę walczyć sam z grzechem, ale wiem, że poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, kiedy utożsamiam się z Nim, wtedy mogę prowadzić zwycięskie życie wobec grzechu, wobec starej natury. I tego życzę każdemu z nas, abyśmy mocno patrzyli na krzyż, abyśmy mocno mogli też Panu dziękować za to, co dla nas zrobił. Dlatego, że wiecie, kiedy nie doceniamy sobie to, co dla nas Pan zrobił, to wtedy to nam powszednieje, tak? A Bóg chce, żebyśmy się tym cieszyli, abyśmy odpoczywali w tym. Wiecie, nie chcę przedłużać, ale Pan Bóg chce, abyśmy służyli Panu z radością. Nie z jakimś takim utyskiwaniem czy ze zmuszaniem się, ale żebyśmy służyli Panu z radością, dlatego że w momencie, kiedy jesteśmy ludźmi radosnymi, kiedy jesteśmy wtedy szczęśliwi, wtedy jesteśmy również wolni, aby cokolwiek pożytecznego robić dla Pana. Kiedy żyjemy pod presją, kiedy żyjemy świadomością tego, że jest presja, że jestem do czegoś zmuszany, że ja sam muszę liczyć na własne siły, wtedy nic dobrego w naszym życiu nie wychodzi. Ale kiedy jesteśmy wyluzowani, kiedy jesteśmy radośni, wtedy wiele od Pana odbieramy. Ja to zauważyłem w swoim życiu już wiele razy, kiedy na przykład podejmowaliśmy z żoną jakieś decyzje,
I kiedy byliśmy tacy bardzo wyluzowani, nie przejmowaliśmy się kompletnie, przyszła odpowiedź. Naprawdę przyszła odpowiedź i byliśmy tacy naprawdę wyluzowani, tacy pełni po prostu luzu, jakby mówiąc po naszemu, ale tutaj chodzi właśnie o takie zupełnie zaufanie, o takie rozkoszowanie się Panem. I wtedy przyszły właśnie odpowiedzi. I ktoś powiedział, że właśnie kiedy oczekujesz na przykład na napełnienie Duchem Świętym, to nie zmagaj się, ale wyluzuj się. Wyluzuj się w tym takim pozytywnym sensie, żeby po prostu spojrzeć na dokonane dzieło Jezusa Chrystusa i oczekuj, wyluzuj się. Wiele ludzi przeżywa na przykład, nie wiem, jak jesteś pod prysznicem i masz ciepłą wodę. Ja lubię ciepłą wodę, nie wiem, czy wy lubicie, bo niektórzy zimną lubią, ale ja lubię się wtedy tak wyluzować, jak mnie tak ciepła woda spłukuje, takie ciepło, tak jestem wyluzowany. I nieraz już doświadczyłem pod prysznicem takiej niesamowitej Bożej radości. Wtedy, kiedy jestem wyluzowany, kiedy odpoczywam, wtedy właśnie mogę przeżywać. Kochani, kiedy ostatnio w pracy miałem taką teraz sytuację, że po prostu oczekiwałem na tajemniczego klienta. Tak, bo wiecie o co chodzi, że po prostu tajemniczy klient przychodzi i nas punktuje. I później jesteśmy oceniani z pracy i tak dalej. I wiecie co, że ja byłem cały spięty i zestresowany. Ja wychodziłem tam do zaplecza i patrzyłem przez drzwi, czy nie idzie już. Taki byłem spięty. A kiedy przyszedł jakiś potencjalny klient i myślałem, że to jest tajemniczy klient, po prostu mi usta zamykało, myślałem, że się uduszę. Taki byłem spięty. Ale w pewnym momencie powiedziałem, Boże, tak to nie może być, ja nie mogę w takim napięciu żyć, ja muszę się wyluzować totalnie. I wiecie co, i był taki klient, ale tak na 50% tylko myślałem, że to jest tajemniczy, ale powiedziałem, choćby to nawet był, ja go będę obsługiwał w totalnym luzie, nie będę się w ogóle przejmował. Ja naprawdę wiem, że to było od Boga wtedy, bo ja się samego siebie nie poznałem. Przerosłem samego siebie, jak się to mówi. Ale wiecie co? Poskutkowało, bo obsłużyłem go powyżej oczekiwanych standardów i norm i po prostu, a później kiedy się popatrzyłem na innych, na te rankingi, to tylko dwóch nas było takich. Takie są, wyobraźcie sobie, jakie są wielkie poprzeczki. A więc, kochani, gdybym nie był wyluzowany, nie byłoby możliwości właściwej obsługi. I tak samo jest, kiedy chodzimy z Bogiem. Kochani, kiedy nie jesteśmy naprawdę w Panu rozradowani, tak jak przedmówca Boguś mówił, żebyśmy się radowali w Panu, nie jesteśmy w stanie odpoczywać, nie jesteśmy w stanie również pokonać grzech. Kochani, jeżeli będziemy się zmagać własnymi siłami, to nic dobrego nie zrobimy. Popatrzmy na to, co już zostało dokonane dla nas 2000 lat temu. Korzystajmy z tego, bo to już zostało przygotowane. To jest na wyciągnięcie ręki. Inaczej dzieło Chrystusa nie byłoby doskonałe. Jeżeli musielibyśmy po prostu zmagać się w taki sposób, że nie mielibyśmy zwycięstwa. Ale dzieło Chrystusa jest kompletne, jest doskonałe, jest dokonane. Wystarczy, żebyśmy wiarą się tego uchwycili. Nie próbujmy chodzić, żeby sobie coś, na coś zasłużyć, ale chciejmy chodzić wiarą w zaufaniu, że to, co się dokonało na krzyżu, jest wystarczające dla mojego zwycięstwa. I tego wam życzę. Amen.